Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale. Zagrajmy oczywiście w Battlefield Hardline. Tutaj już sobie czytałem grę. I cóż, kolejna misja, kurczę, wymeldowanie się nazywa, odcinek drugi. Kai była na liście kontuzjowanych przez kilka tygodni, a Delph nie opuszczał biura. Po tym jak niemal stracił kolejnego funkcjonariusza, kapitan stara się dokładnie przemyśleć następny ruch. Dobra, okej. Co zrobimy dzisiaj w tym odcinku? No oczywiście przejdziemy te misje, co nie? Ale niech się tu wczyta gra, troszeczkę się wczytuje niestety, ale wytrzymam, poczekam cierpliwie. Powinno się zaraz wczytać. Dobra, jest. Ścigani podejrzani. Identyfikuj i zatrzymuj podejrzanych z ważnymi nakazami aresztowania, aby zrobić ogrody. Dobra, okej. Akta spraw. Czy to jest... Kurczę, właśnie tutaj nie wiem. To jest do wcześniejszego. Dobra, szukaj dowodów, aby wypełnić akta spraw i odblokować specjalną broń. Śledztwo w hotelu Elmore. Łańcuch logistyczny Hotshot. Dobra. Kontynuujmy. Poprzednio w Hardline. Okej. Wy dwoje się znacie? Jesteście partnerami. To może opowiesz mi o Tysonie Latchfordzie. Jego koka jest dla nadzianej gości. Ostatnio wszyscy rzucają się sobie do gardła, a ja chyba walczę po niewłaściwej stronie. Kai! Nie zostawię cię. Ręce do góry! Już! Detektywie, zna go pan? On tu tylko robi w papierach. Okej, pamiętam. Kurwa mać. No, tak, jasne, jasne, rozumiem. Wyłowione jeszcze dwa ciała z Manity Bay. Mogliby z nich zrobić boje. Mendoza, zapraszam do siebie na minutkę. Uwaga ludzie, zróbcie miejsce. Młodziak dziersko maszeruje. Kai. Detektyw Dao wróciła już do aktywnej służby. Wbrew zaleceniom lekarza, ale nie moim. Wszystko okej? Okay? Na razie sobie nie pogram, ale jest okej. Ta koka, którą przejęłeś ze Stoddarden, dotarła do nas z Kolumbii, drogą wodną. Wow. Od dawna nie było. To tak pamiętam, pamiętam to. W poprzednim odcinku oglądaliśmy ten filmik, początkujący, znaczy pokazujący tę misję, co nie. Od strony prawnej. Proszę. Ale obejrzymy sobie jeszcze raz. To Leo Ray, ksywka Stingray, hurtownik kartelu. Wczoraj zadzwonił do mojego biura. Stwierdził, że ma informacje w związku z wojną narkotykową w Miami. To trzeba go sprowadzić. Tylko po cichu. O sprawie wiemy wyłącznie my. Nawet komenda nie jest bezpieczna, że o ulicach nie wspomnę. Wyraziłem się jasno? Tak jest. Dobrze, to do roboty. Dobra, czekajcie, ja sobie tutaj na chwilę. Wiecie co zrobię? Dźwięk sobie wyciszę. Znaczy... że tak do 6, do 55 niech będzie. Dobra, okej. Tak, zapisaj, dobre. Ale piękne to miasto tu, kurczę. Oj, ta bryka nasza. Myślisz, że Deus ma rację? Mamy jakieś czarnocy? Skoro Deus się martwi, to i my powinniśmy. Chyba. Skorumpowani winiarze. Nie kumam ich. Nie. Poważnie? Dobra, ty ramię jak osły za jakieś nędzne grosze, ale... Nie, no jasne, ale poważnie wszystko super. Jest nasz człowiek. Okej, zostań przy furze i osłaniaj. Zostań przy furze. Obstawa, Leo? Niezbyt mądra. A to kto? Spotkałam go w drodze do zoo. Chcę zobaczyć jakiś zagrożony gatunek. Słyszysz się, kurwa? Prosiłem o Dousa. A Dous przysłał nas. Jak następnym razem ktoś zadzwoni, to chcę usłyszeć Dousa, który powie mi, gdzie i kiedy możemy się spotkać, by pogadać o naszych sprawach.
Nie będę się zadawał z gównianymi harcerzykami. Potrzebuję prawdziwej ochrony. Spóźnię się na mecz. Idziemy. Ja to zabiorę. Nie ma szans. Hej! Podobno załatwiłaś Tysona Latchforda. Dużo was łączyło. Tak się chyba nie robi, co? Zachowaj tę gadkę dla Dołsa. Stinger, to co robimy? Powiedz szefowi, że miałem wszystko na tacy, a wyście to spierdolili. Oddaj tę torbę, Leo, albo odstrzelę tego typa. Leo, kurde! Wow, to jest. Kaj, co to za jedni? Jacyś goście, którzy wiedzą, że Leo sypie. Co jest? Czekajcie. Jest, jest to, tak! Arestuję cię! Nie fajnie. Szalałeś? Jasne. To nie hej, tu dawaj! Funkcjonariuszu! Trzynastka, wsparcie dotrze najszybciej jak się da. Pobierz schodami na górę! Tutaj! Jebać go! Kurde, niedobrze. Dobra. Nic zaraz tam dzieje! Trzymaj się, Leo! Chcę ci pomóc! Dobra. Tędy. Leo, przestań kurwa uciekać! Niech zaraz tu będą kolejni! Tak. Tak! Widzę. Arestuję cię! Tylko spokojnie, Klempie! Zwiększył się z basenie, więc musi być blisko. Ej, ty, nie rusza się! Tylko spokojnie, Klempie! Dobra, świetnie. Wyluzuj, to... Świetnie. Prawie już. My tylko chcemy cię podnieść. Tak! A ty co? Skurczuby koty. Mam ze swoje, dziadzie ty. O ku, nie! Fuck. Niedobrze. Cholera! Świetnie. Gdzie teraz? Kurczę, gdzie teraz? No nie wiem, w sumie. Dobra, mam was, kurczę, bytki. Masz Leo? Skubany, szybki jest! W hotelu musi być pomieszczenie ochrony. Spróbuję go znaleźć na kamerach. Dobrze, pozwól mi na bieżąco. Przenik tędy! Okej. Trendy. Schować się i nie wychylać! Przy basenie, Kai! Do wszystkich gości i pracowników Elmore Plaza. Mamy sytuację awaryjną.
Osoby przybywające w pokojach proszone są o zamknięcie drzwi i odsunięcie się do nich. Osoby przybywające w ciągu Dobra, czekajcie, tędy. Dobra, świetnie. Nick, uważaj, tam jest sporo cywilów. Powiedz to tym duchom, którzy to sobie urządzili strzelnicę. Nie masz mnie, halo. Co ty chcesz? Gdzie teraz? No nie wiem. Tu? Nie. Tutaj gdzieś? No nie wiem gdzie mam iść. Nie wiem gdzie mam iść w ogóle tak a propos tego. Tu byłem już, dobra, już wiem gdzie mam iść, okej. Okay. Już wiem, tak mniej więcej już wiem, czekajcie, tak. Pyk. Tutaj nie byłem. Dobra, jestem w pomieszczeniu ochrony. Ten korytarz prowadzi prosto do holu. Leo tam jest. Dobra, gonię go. Mam go, Nick. Jest nad holem, drugie piętro. Ucieka? Siedzi w jednym z biur. Niech to szlak. Nick, zaraz będziesz miał towarzystwo. Nie daj się zobaczyć i spróbuj jakoś dostać się na górę. Jasne, będę uważał. Rozproszyć się i znaleźć Leo. Stać! Chwilę! Kurde! Mamy go! O, ja pierdzielę, dobra, wypad! Hey!
ktoś, kto się w życiu nie rozpruł, strasznie dużo gada! Kaj! Ani słowa więcej o mojej odznacie, przestań! O się, o czymkolwiek! Jak Kaj! Co ty kurwa robisz? Ganki z Miami nas gonią, a ty tortury sobie urządzasz! Odbiło ci! Mamy jakiś problem? W tym hotelu jest pełno trupów dealerów. Już mamy problem! Leo potrzebuje ochrony! No to możemy iść. On raczej sam nie wstanie. Kogo kurwa podnieś? Ej! To ty go zmasakrowałaś, nie ja! Ty zostań tu, na górę! Cholera. Dobra, wstawaj. Idę już. Gdzie tylko chcesz. A więc tak wygląda ochrona Dosa? Leo, co to za jedni? Później go przesłuchasz, Mendoza. Nie ma czasu, ruchy. Hej, pani detektyw! Weź to. Idę to sprawdzić! Brońcie go i nie pozwólcie, by go złapali. No dalej, dalej! Szukaj dalej! Zbliża się więcej glin, załatwcie tego typa i spadamy! Sprawdzić, czy tu nikogo nie ma! Policja! Jestem aresztowany! Zgubiłem go! Kurde! Ostrożnie! Oda! Widzisz go? Do dzieła! Tam! Właśnie tam! Kurwa! Oh, yes.
ulicy! Załapić ich! Idziemy. Raczek jest na zewnątrz. Załadujmy go do środka! Jak nam nasz pasażer? Jesteście cali? Musimy się stąd zabijać. Idziemy frontowymi. Umiesz tym jeździć? Liorz jest. Jazda. A mówiłaś, że moja ostatnia akcja to był pierdolnik. Po prostu jedź. Mamy Leo. Gdzie go odstawić? Tak, wszystko się zjebało. Zajedziemy od tyłu. Jesteśmy w ciężarówce. Rzuca się wodę. Okej, zrobię. Jest wkurwiony. Spotkamy się w knajpie po drugiej stronie mostu. Trzymajcie się! Do dołu. W helikopterze? Leo jest ważniejszy niż my. Jedź za detektywi! Dowiedziałem się dzisiaj o was dwóch rzeczy. Świetnie improwizujecie, ale robicie wokół siebie straszne zamieszanie! Sir, te gnidy wiedziały, gdzie będzie Leo. Może mi ktoś wyjaśnić, co mu się do cholery stało? Ciężki przejazd, kapitanie. Leo nie zapiął pasów. Oczywiście, że tak. Podnieście go! Sir, Leo był zawiedziony, że nie spotkał się z panem osobiście. Sądzę, że przydałby mu się areszt prewencyjny. Mam podobne odczucie, kapitanie. A pan detektywie, he? Jakieś wątpliwości co do wypadku w czasie podróży? Czy do tego, co odpowiedzieć, jak będą pana pytali? Nie, sir. Najmniejszych. Dobrze. Przeniosę Leo w nieco bardziej ustronne miejsce. Możecie odejść! Jak się zaczął drzeć. Co tu się stało do cholery? Krycie dupy. Przyzwyczajaj się. Upewnia się, że wszyscy widzimy tę sprawę tak samo. Tak samo, czyli właściwie jak? Tak, żeby dowiedzieć się, kto nas dzisiaj przekręcił. Czyli... Aha, okej, okay, ukończyłem odcinek drugi, czyli wymeldowanie, okej. Okay. Ojojojoj. Dobra, otoczenie. Dobra, zacznijmy sobie ten odcinek trzeci, ale my go nie skończymy w tym odcinku, lecz w kolejnym. Dobra, okej, okay. Identyfikuj i zatrzymaj podejrzanych z ważnymi nakazami aresztowania. Dobra. Szukaj dowodów, aby... Dobra, kontynuujmy. Chciał pan ze mną porozmawiać? Siadaj, Mendoza. Musimy trochę zmienić plan. Wyluzuj, nie przydzieli cię od razu do drogówki. No, jeszcze nie. Zatem Leo, nasz drogi przyjaciel, powiedział, co wiedział i poszedł sobie.
Myślałem, że chodziło mu o ochronę. Powiedz mu, co zostawił Leo. Przesyłki z prochami. Zalewasz. Wylatują samoloty, zrzucają prochy na Everglades, a potem... Pokaż. To mapa łowisk. Kto kieruje tą operacją? Cwaniaczek nazywa się Remy Nels. Jeszcze przed 2 laty był nikim, kroplą w morzu. A teraz kieruje całym przemytem. To on zatrudnił Tysona Latchforda. Facet ma, widać, ambicje. Jak najbardziej. Macie popłynąć do tej zapadłej dziury na końcu świata i dowiedzieć się czegoś o ambicjach Nelsa. Ale czemu Leo miałby zdradzić szefa, a potem wystawić się na strzał? Powiedział, że już nie czuje się bezpiecznie wśród otaczających go glin. Możecie już odejść. Mendoza, zostań na chwilę. Tak jest, sir. Twoja partnerka jest nieco narwana. Wierzy w to, co robi, sir. Dobra odpowiedź. Usiądź, synu. Pojawią się skargi w sprawie akcji Velmor. Nadużycie siły, takie tam. Nie martw się o to, ja się tym zajmę. Dziękuję, sir. Będę bardzo wdzięczny. Jak pańska matka, detektywie? Słucham, sir? Na pewno sporo przeszła, wydostając was z Kuby. Nie można dochrapać się stopnia detektywa, nie przechodząc dokładnej weryfikacji. W twoim przypadku było sporo do zweryfikowania. Sir, ja... Spokojnie. Wiem, jak to jest mieć gównianego ojca. Dużo czasu zajęło mi uporządkowanie sobie życia. Jesteś na dobrej drodze, synu. Nie zbaczaj z niej. Okej. Jezu Chryste, ale ta mapa Leo jest myląca. Całkiem popieprzona ta skala, ale to chyba tutaj. Leo po prostu przyniósł ją Dawsonowi. Dał mu ją w prezencie. To wyjątkowo chujowy prezent. Ale co on z tego ma? Nic z tego nie rozumiem. Widocznie ktoś musiał go całkiem mocno przycisnąć. Leo naprawdę chce, żebyśmy się wszystkiego dowiedzieli. Żebyśmy zdjęli mu konkurencję. Racja? On już wie, że w Miami jest skończony. Teraz pewnie zakłada wytwórnię dragów w jakimś Iowa czy gdzieś tam. Co ci w ogóle strzeliło do głowy? Nieźle go wtedy obiłaś. Leo ma problematyczne nastawienie. Podobnie jak wydział wewnętrzny, gdy się o wszystkim dowie. Jest nasz samolot. Trzeba tam popłynąć. Okej. Kartelowcy śledzą swoje przesyłki zdalnie. Liczby na mapie Leo muszą oznaczać częstotliwość na wielu. No i proszę. Podpłyń wystarczająco blisko do paczki. Oznaczę ją strzałką namierzającą. Ktoś w końcu to wyłowi. Wiesz, dawniej, kiedy kartele korzystały z kanału przerzutowego w Miami, na tych bagnach roiło się od przemytu. Może historia zatacza koło? A, krokodyle! Ja pierdzielę. W tamtych czasach kartelowcy naparzali do siebie nawet na urodzinach własnych dzieciaków. Ja pamiętam. Ostro tam się działo jakiś czas temu. Krew na chodniku, pitbule z poderżniętymi gardłami. Jakim cudem matka chroniła cię przed tym? Zabrzmi to banalnie, powiem tak. Ciężko pracowała i kochała. Rzeczywiście, banał jak ich mało. Dobra, jest tu jakaś mapka? Czy coś? Kurde, nie wiem. Co by pomyślał? Dobra. Oznaczone. Teraz zobaczmy, gdzie to dojdzie. Mam kolejny sygnał. Prowadź, partnerko. W tej przesyłce jest co najmniej 10 kilo. Amerykanie uwielbiają to. Chodzi o to, że to jest jakaś grubsza akcja. No pewnie, inaczej do łzby nas tu nie przysłał. Okej, dajmy na to, że kartele znów przerzucają prochy przez Miami. Pytanie brzmi, dlaczego? Strzelałabym, że w Meksyku zrobiło się zbyt strasznie. Typowy przemytnik liczy się z tym, że może trafić do więzienia, a nie, że jakiś wariat już nie mógł. Amerykanie rzeczywiście uwielbiają prochy. Ale zobacz, niewiele znaczy, że Dawes nas przydzielił do tej sprawy, co nie? No wie.
Problem w tym, że odwalamy tutaj robotę trochę na czarno. A kogo to obchodzi? Tak jest o wiele zabawniej. Dobra, czekajcie, ja tędy przyjadę. To muszę na okrągło. A! Krokodyl, wypierdzielej. A nie. O kurde, obiłem się. Jest. Dobra, świetnie. Przy okazji, znasz trochę kapitana Dousa? Facet był za młodu strasznie narwany. Tak, słyszałem. Mówię tylko, że ryzykownie jest tak pracować. Dam ci radę. Chcesz zabłysnąć u kapitana? Zaryzykuj, dziecko. I tak właśnie ma to wyglądać? Brudna, gliniarska robota? Zaczynasz łapać. Dobra. Lecimy z Lipoxem. Jeszcze trochę i będziemy kolejną śpaczkę. No. Ty, kurde. Gdzieś mnie to prowadzi, ale... Aha. Mam sygnał przy spadochronie. Dobra, przycumuję. Okej. Pełno tu aligatorów. Ja bym się nie przejmował. Pewnie bardziej się boją nas, niż my ich. Ja pierdzielę. Aaaa. Boję się trochę z tej gry. Oh my god. Jasna cholera. Wszystko ok? To może podziękuj. Okej. Dzięki. Może powinniśmy trzymać się szlaku. Dobra. Chyba bardziej gorąco na to. Tylko wyjdźmy z wody. Jak tu przejść? Musimy się dostać na tamtą platformę. Wow, wow, wow. Można użyć tego haka. Pożyczka od słowa. Dobra. Użyj haka, by wspiąć się na wyżej położone tereny, wystrzel. Okej. Okay. Miałeś już w rękach coś takiego? Nie. Platforma, odpal hak. I co? Chodź tu, chodź. Kartelowcy to zbudowali? To stare platformy obserwacyjne. Dla turystów. Wszystko dobrze, Kai? Jak ramię? W sumie boli jak wiatr. Dobra, świetnie. Mam też linę z hakiem. Trzymaj. A, dzięki. Dobra. Przygotowana na każdą ewentualność. Celuj w te deski. To dobry punkt zaczepienia. Prosto w cel. Dobra. Zejdź za mną! Uhu! Co pokazuje skaner? Kai, mamy towarzystwo. To pewnie ekipa zbierająca. Bądź czujny. Nie wszystko przypadło. Nie wiem, w drugiej partii są liście inny czas. Więc nawet się nie obraca. Oby trochę weźmiemy. My tak nie działamy.
program. Nazywa się tak. Ma kontakty. Biegać. Się nie martw. Musimy wymyślić, jak zabrać stąd biało, żeby... Przynajmniej tak słyszałem. Dlatego się nie boję. Bierzemy tylko parę kilo. Nie jesteśmy pazerni. Sukni syn! Tutaj! Do tyłu! Wszystko okej. Wygląda na... Okej. Dobra. Czekajcie, przejdziemy sobie jeszcze tam. Mam dla ciebie namiary. 120.13. Widzisz coś? Spójrz na te piękne światła, wzdłuż całego jeziora. Weźmy ich łódź i przyjrzyjmy się temu. W lewym górnym rogu skanera znajduje się... Dobra. Chcesz to zgłosić? To nie do końca nasz rynek. Najpierw znajdźmy Lenza. Jest bardziej ambitny niż myślałem. Tak to bywa z takimi szumowinami. Wiesz, co mnie najbardziej przeraża w tej wojnie narkotykowej? Ktokolwiek wygra, będzie mieć refonsy od cholery broni. Kiedy skończą z innymi gangami, wezmą się za nas. Znów będzie jak w latach 80. Dlatego Dawes chce temu zapobiec już teraz. Więc nawet gdybyśmy mieli doprowadzić totalną samowolkę, nie przeszkadza mi to. Mamy chronić ludzi. Nie będę się kłócić. Raczej nie wyglądasz na przykład. No bo do czego to prowadzi? Żeby przymknąć najgrubsze ryby, potrzebujesz znacznie więcej niż tony z pół. Nie wiem, a ty co sądzisz? Że gramy w niebezpieczną grę, partner. O Jezu! Takie lubię najbardziej. Chyba możemy spojrzeć zwierzę ciśnień. Przeskanuj, zanim będziemy za blisko. Nie jesteśmy sami. Poszukaj alarmu skanera. Okej. Alarm sprowadzi ich więcej, chyba że go rozbroisz. Chodzimy po cichu albo głośno. Dostosuję się do ciebie. To spora ekipa. Co radzisz? Podchodzimy. Tylko cicho. Jeśli Remi myśli, że ten duży zły wilk pomoże mu ochronić dom, to ja opchnę mu wodę z bagna jako mineral. Thank you.
Jak to się rzucało ten? Czekajcie, muszę sobie przypomnieć, kurde, opcje. Pisanie klawiszy, mi chodzi... kurde. Pieszo. R? Nie. Q, przedmiot w górę, wybierz broń. Rzut granatem, nie. Tylko mi chodzi o... Czekajcie, gdzieś tu było. Kurde. Następny gracz to nie. Chyba V. Będzie, czekajcie, V, G. Jak to się, czekajcie, jak to się rzucało? Tu będzie najgorzej, aj. Nic takiego. C. Coś się święci. Kurde. Tutaj nic. Ja pierdzielę. Co jest? Czekajcie, zróbmy tak. Nic. Co to było? Przyjdzie tutaj. Chodź tu. Przecież coś słyszałem. Co się dzieje? Coś się święci. Coś słyszałem. Ej, tutaj! No nie. Uwaga! Wolno cię! Cholera! Nie było... O!
świetnie. Dobra, okej. Czekajcie, tu mamy coś. Czego oni tutaj pilnowali? Pewnie prochów, forsy albo broni. Rozejrzyjmy się i przekonajmy. Dobra. Lecimy tam teraz. Szybko, 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 nie ma czasu. To mi wygląda na autentycznie. Dobra, okej. Mają stary sprzęt. Ale na pewno łapią tutaj sygnał. Facet miał iść na spotkanie na stadionie. Najbliższy stadion jest w Miami. Nie sądzę, żeby to było takie proste. Cóż, pora się ruszyć. Dobra, lecimy. To jest w tej kopercie. Mamy jeszcze co robić. Okej, do łodzi. Dobra, lecimy. Nie, tego nie chcę. Wyjście, 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 wyjście. No chodź już tu. Dobra. Jeśli kartelowcy znów wykorzystują Glades, to ma sens. Rozległe, puste przestrzenie. Słuchaj, teraz musimy tylko znaleźć Nelca. Nelc współpracuje z kartelami? Oni korzystają z własnych sieci. To musi być ktoś inny. Tu coś mamy, czekajcie. Wiesz może coś o Nelcu? Z bogatego domu, wyleciał ze szkoły filmowej. Kiedyś próbował opłacić film forsą z dragów. Niech zgadnę. W końcu zapomniał nakręcić film. Nie, no nakręcił. Bez nadziei. Dobra, czekajcie. Ale tutaj nic nie ma, halo. Co my musimy tu zrobić niby? Czwórka. Dobra, lecimy dalej sobie powolutku. Ojej. XD. To było dobre. Mamy. Tu coś mamy, ale czy coś tu będzie ciekawego, to nie wiem. Kurczę, zobaczyć można. W jakich beczkach? Kurde, ja tu widzę tylko. Co ty robisz? Ja pierdzielę.
Tu nic nie ma. Lecimy dalej, tutaj. To chyba tutaj będzie coś, tutaj też mamy, ale mogę się mylić. Nie, tu dalej. Przed nami dom. Przyjrzyjmy mu się chwilę. XD. Wow. Okej, okay, może tu coś ciekawego będzie chociaż. Wątpię. Tutaj coś może być ciekawego jednak. Tak myślę. O kurde. O mój Boże. O Chryste. To Leo. Dołs miał rację. To nie było bezpieczne. Dlaczego miałby wrócić do Nelca? Muszę to zgłosić. Cholera. Też nie mam zasięgu. Trzeba iść. Zostawimy go? No dobra. Dobra, lecimy dalej. Czy Dołs powiedział ci, dlaczego puścił Leo? Nie mógł go trzymać. W końcu facet nie zrobił nic wbrew prawu. Przynęta na aligatorze. Yes. Dobra, lecimy. To gdzieś tutaj będzie. Hej, dalej. Kai. Muszę cię o coś zapytać. Słucham. Ty i Tyson. A, to. No bo, wiesz, dziewczyny czasami randkują. Chodziłaś z Tysonem? Znaliśmy się na imprezie. Na randce byliśmy raz. Dwa razy oficjalnie. Zaraz. Chodziłaś z dealerem narkotyków. Tylko pośredniki. Kiedy się dowiedział, że jesteś gminą? Kiedy się dowiedziałam, że robi kokainę. Słuchaj, wierz mi lub nie, to nie jest zły gość. Dobra. Okej. Okay. Rany, co to za miejsce? Nie mam pojęcia. Podejdźmy do tego młyna i rzućmy okiem. Wyglądać na zawodowców. Macie patrolować dwójkami. Mam tam grupę. Właśnie się rozchodzi. Jeszcze trochę bliżej. Niedobrze. Teraz jeszcze musimy robić dobre wrażenie? Kiedy oni poszli do tego samolotu? Jakąś godzinę temu. Powinni zaraz wrócić. Czy ona idzie? To nic takiego.
Udało ci się pogadać z Remim? Nie, w życiu nie widziałem go tak zestresowanego. To nie tak miało wyglądać. Przesłyszałem się. Co jest? Coś się święci. Co się dzieje? Uspokójmy się! Dobra, jeden załatwiony. Kurde, on już tu blisko jest sobie. Ani drgnij! Tylko spokojnie, typie! Dobra, świetnie. Chodź tu! Ja pierdzielę, jak ona jest tępa. Tu chodźesz. Tępaku ty. Kurde, tępa dzido ty. Ja nie mogę, ona jest tak tępa, że hej.
coś słyszałem. Stać! Arestuję cię! Co jest, kur... Dobra, powolutku. Ojej. Powolutku, coraz lepiej jest, powiem szczerze. To tu jest najgorzej, tam dwóch jest. Oh my god. Dobra, damy radę. Stać! Arestuję cię! Czego oni są podobni do siebie? Zastanawiam się czasem. O, świetnie. Dobra, czekajcie, tu dwóch jest Holender. Niedobrze. Ile jeszcze ma się pojawić w tym tygodniu? Remi mówił o dwóch, trzech samolotach dziennie. A, Remiemu odbiło. Chce zawyżyć liczby, a to jest chemia, stary. Się liczy precyzja. Proste, bo wpuszczanie monitoru to precyzyjna robota. Powiedział o, czekajcie. Co to było? Co? Policja! Ręce do góry! Co jest? Tam! Dokładnie tam! Uspokójmy się, dobra? No to sam się uspokój, typie. XD. Okej, wszystko. Wiesz co? To była farma aligatorów. Muszę im to przyznać, mają łeb. Ta. Ustronne miejsce z dostępem do morza, lądu i aligatorów. Hej, Tom, nie odbierz człowieku. Nasz zasady, ktoś cały czas ma być przydatny. To ludzie Nelsa. Łap, pogadaj z nimi. No już! Hej, wszystko w porządku. Ja tu jestem. Kto mówi do cholery? Antonio. Gdzie Tommy? On się wysrać poszedł.
Nieźle. Przekaż mu, że Ned zwołuje spotkanie. Okej, okay. Gdzie on ma być? Tommy już dobrze wie, gdzie ma iść, Antonio. Powiedz mu, że jesteśmy w drodze. Rozmowa i tak się nie kleiła, co? Gość mówił o spotkaniu z ich szefem, z Nelcem. Mieli się kierować... Ale przecież ten kompleks jest od jakiegoś czasu zamknięty. Pewnie tam się spotykają. Lepiej ruszajmy. Tutaj nic. Co się dzieje? Nic takiego. Stać! Policja! No, dziękuję. Narka wam, panowie. Dobra, czy będzie tu zapis już? Bo bym chciał zapis, wiecie? Stadion jest na południe, stop! Trzymaj się! Ojej, no dobra, lecimy. Mam nadzieję, że ten zapis będzie, kurczę. Aha, okej. To tak mam wyglądać. No dobra. Tak, będzie zapis, fajnie. Okej, to my się tu żegnam już z wami powolutku. Tylko niech mi się to wczyta. Chcę zobaczyć, czy będzie czytanie tu gry, wiecie. Dobra. Okej, chyba tu zapis był, co nie? No pewno. Zidentyfikuj Nelca. Okej. Dobrze, moi drodzy. Widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. I cóż. Cześć.